Dobry wieczór, kolejna środa i kolejny live na kanale Mrs. Garden. I idąc za ciosem, czyli idąc za, powiedzmy, grafikiem tego, co powinno się dziać w tym momencie, kolejne wysiewy. I dzisiejszym tematem jest dla mnie osobiście bardzo ważna grupa, czyli kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki. Jest to ta grupa kwiatów, którą uwielbiam wysiewać, którą uwielbiam uprawiać w moim ogrodzie. I no cóż, porozmawiamy sobie dzisiaj, jak je uprawiać. Przede wszystkim Zibi, witam, dobry wieczór, Kasiu też, Iza, witam, witam. Więc dzisiaj kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki, opowiem od A do Z, mam nadzieję wszystko, co wiem na ten temat, kiedy je wysiewamy, kiedy je sadzimy, dlaczego je tak wcześnie wysiewamy, powiem wam całą listę Hardy Annuals i Cool Flowers, ponieważ, moi drodzy, muszę wyjaśnić pewną rzecz. Hardy Annuals and Cool Flowers, czyli jednoroczne odporne na przymrozki i Cool Flowers, czyli zimne kwiaty, są bardzo podobne, ale to nie zawsze jest to samo. Dzisiaj wytłumaczę wam różnicę. Nie wiem, czy to dobrze widać, czekajcie. Ale mój stół jest zastawiony tackami, które właśnie dzisiaj wysiałam. Wysiałam dzisiaj 24 odmiany kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki. Czekajcie, poprawimy sobie. A oczywiście nie wliczając do tego, że z tej grupy kwiatów wysiałam już butelki, woreczki. I tak naprawdę, jak to wszystko sobie podliczę, to będzie około 40 odmian. I ja nie wiem, czy chcecie, ale mogę wymienić je dzisiaj wszystkie. I moi drodzy, żeby nie przedłużać, bo mamy dzisiaj dużo do omówienia, szybko spojrzę, z kim się przywitam dzisiaj jeszcze. Agata, witam. Monika, cast me, albo cast me. Katarzyna, Chruncie B, Violetta, Małgorzata N, Magda, Joanna. Witam, dobry wieczór, moi drodzy, moje drogie, moi drodzy. Wszyscy zapaleni o gornicy, a więc kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki. Jest to grupa kwiatów, które bardzo dobrze radzą sobie z niskimi temperaturami. Dlatego farmerzy kwiatowi wymyślili, chociaż to nie jest nowość, kiedyś, dziesiątki lat temu, kiedyś wysiewano tak tą grupę kwiatów, później z jakiegoś powodu o tym zapomniano, ale powoli to wraca. Ale powiedzmy umownie, że farmerzy kwiatowi tak sobie to sprytnie wymyślili, że zaczęli wysiewać właśnie tą grupę kwiatów wcześniej w sezonie, przez co mają wcześniej kwitnienie, mogą zrobić, poprzez to, że mają więcej czasu w sezonie, mogą robić parę rzutów wysiewów, co oznacza, że będą mieli większe zbiory. A wiecie, że na farmie kwiatowej najważniejsze są wyniki. Produktywność, produktywność, produktywność. A więc dzisiaj sobie właśnie omówimy tą grupę kwiatów. Jeszcze dobry wieczór Joasiu, Haniu, Dani, Małgorzata. Witam, dobry wieczór. I zaczniemy od początku. Kwiaty te możemy wysiewać w dwóch terminach. Termin jesienny, czyli w Polsce strefa 7 i 6, może wysiewać je już w lipcu na rozsadę, a w sierpniu w gruncie. Ponieważ na rozsadę wysiewamy je w terminie od 10 do 12 tygodni przed pierwszą datą przymrozku, a więc jeśli teoretycznie założymy, że to jest koniec września, to policzmy sobie 12 tygodni i wtedy startujemy z rozsadą. W ogrodzie bezpośrednio siejemy je w terminie od 6 do 8 tygodni przed pierwszą datą przymrozku jesienią, a więc teoretycznie początek sierpnia jest to moment, kiedy możemy tą grupę kwiatów siać bezpośrednio w ogrodzie. Moi drodzy, nie musimy robić rozsady. Chociaż na przykład takie małe nasiona jak lwie paszcze czy tytoń ozdobny, ja osobiście wolę robić rozsadę, bo wiecie, przy takich małych nasionkach możemy mieć niższą kiełkowalność, ponieważ są one drobne, mogą się zagubić gdzieś w ziemi, dlatego ja osobiście wolę rozsadę, ale wybór należy do was. A strefa 8 i wyżej, czyli te tereny, powiedzmy, północno-zachodnie Niemcy, Belgia, Holandia, Anglia. My sobie na wysiewy, na rozsadę tej grupy kwiatów możemy przystąpić w sierpniu, a na wysiewy w ogrodzie we wrześniu. I takie ostatnie wysiewy w ogrodzie możemy robić we wrześniu, a w Polsce
Nie, przepraszam, w październiku, a w Polsce jeszcze jak się, powiedzmy, październik będzie ciepły, to jeszcze ewentualnie możecie je bezpośrednio wysiać we wrześniu. I to jest termin jesienny. Przy terminie jesiennym musimy zwrócić uwagę na ich mrozoodporność. A więc tutaj wysiewamy rośliny, które pasują do naszej strefy. I zapomniałam, nie przygotowałam sobie tej listy, ale taką listę macie u mnie na kanale właśnie w filmiku na temat cool flowers. I tam i temat jesiennego wysiewu. I są filmiki sprzed 2 lat i sprzed roku. I jeśli się wrócicie do tych filmików, ja później, kiedy ten live się zakończy, postaram się wszelkie filmiki, o których wspominam, umieścić w opisie. I właśnie przy wysiewie jesiennym musimy zwrócić uwagę na mrozoodporność, ponieważ jeśli wybierzemy rośliny, które są na granicy mrozoodporności albo strefę wyżej niż my, to mogą nie przetrwać zimy, jeśli zima będzie bardziej sroga. Jeśli będzie łagodna, to może nam się udać. Nikt nie powiedział, że nie możecie spróbować, oczywiście. Ale tak jak ja osobiście mogę Wam powiedzieć, że mam problem z zatrwianami, które są strefa 8, czyli teoretycznie pasują do mojej strefy, ale w zeszłej zimy nie przeżyły i tej zimy widzę, że też nie jest fajnie. Ale wiem, że tej zimy mieliśmy taki naprawdę chłodny front atmosferyczny, więc tutaj się nie dziwię. A więc przy wysiewie jesiennym dobrze jest się właśnie doinformować, które kwiaty, które rodzaje kwiatów dadzą radę przezimować. Takie najbardziej konie, takie ogrodowe, czyli takie, które na pewno przezimują w Polsce, to mogę Wam powiedzieć skabioza, zatrwiany, lew konie, chabry, czarnuszka, mogłabym powiedzieć dzwonki irlandzkie, chyba też była 7. I to są takie rośliny, które na pewno się wysieci jesienią. O, arlaja, marchew ozdobna. Zapomniałam. Więc te rośliny sobie na pewno dadzą radę, jeśli jesienią wysiejecie w Polsce. I drugi termin wysiewu tych kwiatów to jest wczesna zima, późna zima, wczesna wiosna. A więc jeśli mieszkacie w Polsce, czyli strefa 7, to wysiewamy je na rozsadę, zaczynamy w połowie lutego. To wystarczy, to są 3 miesiące od tego, powiedzmy, przysłowiowego 15 maja. Nie wszyscy mamy taką zimną Zośkę. Ja w Holandii chyba miałam raz, a tak generalnie rzadko nam się tutaj zdarza. A więc w Polsce, jeśli chcecie się uchronić przed zimną Zośką, to właśnie obierzcie sobie ten 15 maja, taka bezpieczna data, 3 miesiące wstecz i wtedy to jest dla Was zielone światło do wysiewania rozsady. A w ogrodzie wysiewamy 6-8 tygodni przed ostatnią datą przymrozku, czyli już w połowie marca możecie je bezpośrednio wysiać w ogrodzie. Strefa 8 i wyżej, czyli cieplejsze klimaty, my siejemy już na rozsadę w połowie stycznia, a w ogrodzie możemy zacząć już nawet w lutym. Więc jeśli na przykład spodziewacie się cieplejszej wiosny, to już w lutym spokojnie możecie wysiać tą grupę roślin. W wysiewie wiosennym już nas nie interesuje mrozoodporność, ponieważ zima praktycznie mija. Większe spadki temperatur nie powinny się przytrafić, a więc przy wysiewie wiosennym wszelkiego rodzaju kwiaty, które należą do tej grupy, a oczywiście mam tu listę i Wam zaraz wszystko powiem, siejemy bez problemu. Spojrzę teraz, czy mamy jakieś pytania. Nie mamy. No dobrze. O, jakaś Kinga, witam. Rzadko mi się zdarza spotkać osoby o tym imieniu. I tak, witam Gosia, Marzycielka, Madzia, Basia, Arla, Arli, Dariusz, Dorota. Jeszcze raz Kinga, witam, dobry wieczór. A więc wysiewy mamy 2 terminy i to, co Wam zawsze mówię, dobrze jest sobie, jeśli zależy Wam na dużej produkcji kwiatów, podejść do 2 terminów. Ja z jesiennego wysiewu mam teraz ostróżki, goździki brodate, dzwonki i to chyba na razie wszystko z tego, co pamiętam, bo jesienny wysiew mało mi się uda, bo to jeszcze ten moment był, gdzie nie do końca skupiałam się na ogrodzie, a więc ta moja nieobecność, wiecie, z zeszłego sezonu trochę się też odbiła na moich kwiatach, ale na pewno szczerze Wam polecam podejście do 2 terminów, jeśli chcecie mieć ogród pełen kwiatów, bo to na tym polega. I co bym zapomniała? Te z wysiewu jesiennego zdecydowanie będą kwitły wcześniej. Tak jak ja miałam orlaję z zeszłego roku, właśnie z jesiennego wysiewu, to ona już kwitła w kwietniu.
a orlaja wysiana wiosną kwitła gdzieś w czerwcu, a więc widzicie, jest mała różnica, te wysiane jesienią zakwitną wcześniej, te wysiane wiosną zakwitną później. Oczywiście też do kwiatów odpornych na przymrozki należy Rudbeckia hirta czy Eustoma, które już żeśmy wysiali, i wiecie, że wysiewamy te rośliny wcześniej, bo one, ponieważ one rosną bardzo długo, potrzebują sporo czasu do dorośnięcia, a więc są to powolne kwiaty i je staramy się wysiać we wcześniejszym terminie i ich raczej nie polecam w wysiewie jesiennym, ponieważ zarówno Eustoma, jak i Rudbeckia mają problem z zimowaniem i one mają problem z zimowaniem u mnie, gdzie jestem strefa 8, a więc to Wam pokazuje, że no, te kwiatki sobie zostawiamy na ten zimowy wysiew. Witam wszystkich, którzy jeszcze, o Aurelia, dobry wieczór, Izabela, Małgosia i Ewa. Kolejny punkt, moi drodzy, wysiew jesienny, wysiew na resiosa. Ponieważ są osoby, które pytają mnie się, dlaczego wysiewam kwiaty tak wcześnie. I kochani, te kwiaty, które należą do grupy kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki, bardzo wiele z nas zna jako kwiaty letnie, a więc tu nie ma nic złego w tym, że wysiejecie je w kwietniu czy w maju bezpośrednio w ogrodzie. Po prostu ta koncepcja, którą chcę Wam przekazać, czyli kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki, czy cool flowers, czyli tak zwane zimne kwiaty, polega na tym, że wysiewając je wcześniej w sezonie albo sezon wcześniej, mamy wcześniejsze kwitnienie. A poza tym to, że te rośliny rosną w chłodniejszych temperaturach, oznacza to, że wytworzą lepszy system korzeniowy. Jeśli rośliny są posadzone w niższych temperaturach, zamiast skupić się na stworzeniu dużej masy zielonej, co się dzieje latem, one skupiają się na tworzeniu systemu korzeniowego najpierw. A to oznacza, że będziemy mieli większe rośliny, zdrowsze, silniejsze i przede wszystkim będą kwitły obficie. A więc wczesny wysiew daje nam taką przewagę właśnie nad letnim albo późnowiosennym wysiewem, ponieważ tworzymy silniejsze sadzonki. Te rośliny właśnie skupiają się przede wszystkim najpierw na systemie korzeniowym, co jest tak naprawdę podstawą rośliny. Roślina, jeśli nie ma zdrowego systemu korzeniowego, to wiecie, że dobrze sobie nie poradzi, a więc robiąc wczesny wysiew, jakby można powiedzieć, zapewniamy sobie większy sukces, większe kwitnienie, a przez co możemy zrywać więcej kwiatów do bukietów, albo jeśli nie chcecie tego robić, to po prostu będziecie mieli morze kwiatów, które będziecie podziwiać sobie, nie wiem, siedząc w ogródku na stołeczku. A więc tu wybór należy do Was. Jest to system wymyślony właśnie przede wszystkim pod farmerów kwiatowych, no bo oni się skupiają na tym, żeby jak najwcześniej wejść w sezon, żeby móc zarobić jak najwięcej pieniędzy. Nie oszukujmy się, farmerzy kwiatowi mają ograniczony limit czasowy, gdzie mogą zarobić te pieniądze, dlatego właśnie taka koncepcja, takie podejście. My jako ogrodnicy amatorzy możemy się do tego zastosować, nie musimy. Ja już sprawdzam ten system trzeci rok u siebie w ogrodzie, jestem z niego bardzo zadowolona, co też mi daje, Wam powiem, taki oddech, bo zamiast siać wszystko powiedzmy w marcu, w kwietniu, zaczynam już sobie na spokojnie. W styczniu już wysiewam kwiaty, w lutym wysiewam kwiaty, a jak przyjdzie czas ciepłolubnych, to już naprawdę mam luzik, bo te kwiaty, które teraz wysiejemy, trafiają do ogrodu też wcześniej i zaraz Wam właśnie powiem kiedy. A więc teraz właśnie takie sprostowanie. Dobry wieczór, Aniu. Ania napisała, że wysiewa do butelek. No i super, moje butelki już są wysiane i zaraz Wam powiem właśnie, co z tej grupy kwiatów wysiałam. A więc ja w swoich filmikach stawiam kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki, czyli hardy annuals i cool flowers, czyli zimne kwiaty, na tym samym poziomie, a może nie tyle, co nie powinnam, ale to jest tak. To jest ta sama grupa kwiatów, ale czasami cool flowers to jest trochę co innego, co hardy annuals, ponieważ do grupy cool flowers zaliczamy też kwiaty dwuletnie.
A więc takie kwiaty jak naparstnica, dziwanna, dzwonek ogrodowy, one należą do grupy cool flowers, czyli zimnych kwiatów, ale nie są jednorocznymi. Więc to jest taka właśnie mała różnica, że wszystkie cool flowers, znaczy tak, wszystkie hardy annuals, czyli kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki są hardy, są cool flowers, ale nie wszystkie zimne kwiaty, czyli cool flowers, są hardy annuals. A więc w tej grupie cool flowers mamy trochę szerszy wybór roślin. Jest to niewielka różnica, więc nie ma to jakiegoś wielkiego upsiku, ale chciałam to właśnie wyjaśnić, bo sama zauważyłam, że czasami się zakręcam i czasami umieszczam kwiaty dwuletnie w grupie na jednoroczne, więc taka mała forma sprostowania. Kwiaty jednoroczne na przymrozki są zawsze zimnymi kwiatami, ale cool flowers nie zawsze są hardy annuals. Jest to niewielka różnica, jest to tam paręnaście gatunków, ale zaraz Wam powiem też listę, więc to jest taka właśnie małe sprostowanie z mojej strony, żeby tego już tak nie mylić, zróbmy to bardziej profesjonalnie. Więc moi drodzy, lista. Cool flowers, czyli hardy annuals, czyli kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki. Mam tutaj taką dosyć obszerną listę, ale zdaję sobie też sprawę, że nie wymieniam wszystkich gatunków, ponieważ cały czas czegoś się uczę. Szczerze mówiąc, wiecie, ostatnio dwa dni temu doczytałam się, że lew konia, którą uważa się jednoroczną, jest generalnie rośliną dwuletnią, co mnie po prostu tak trochę zdziwiło. I im więcej wgłębiam się w ten temat, dowiaduję się więcej informacji i już później to mi się wszystko kumuluje, więc widzicie, że... Witam Marianna, witam Agnes, a więc widzicie, że samemu można się zakręcić, bo te informacje czasami same sobie zaprzeczają. Przecież lwie paszcze, każdy myśli, że są jednoroczne, ale przecież zimują w ogrodzie. Ja mam w tym momencie przezimowane lwie paszcze, mam przezimowane lewkonie, które właśnie kwitły obficie w zeszłym sezonie i nadal dobrze wyglądają i podejrzewam, że będą kwitły wiosną. Rudbeckia wygląda słabo, więc dlatego wysiałam świeże roślinki, bo obawiam się, że nie przeżyła. Co mi tam jeszcze? Niestety zatrwiane padły. Podeszłam dzisiaj i się im przyjrzałam. Nie wygląda to super. Niestety oszczeń mi też padł, dlatego też go wysiewam. Dzisiaj właśnie sobie zrobiłam, a takie miałam piękne sadzonki z jesieni. Trudno, to jest właśnie to, co Wam mówię, że niby nam się wydaje, że czasami rośliny mogą pasować do tej strefy odporności, gdzie mieszkamy, ale widzicie, była chłodniejsza zima i po ptakach. A więc hardy annuals, moi drodzy, na tej liście znajduje się farbownik lazurowy, ostrzeń powabny, haber, czarnuszka, maki, Rudbeckia hirta, i tutaj muszę zaznaczyć, że Rudbeckia hirta jest teoretycznie rośliną dwuletnią, ale z powodu tego, że właśnie słabo zimuje ze względu na duże opady zimą, bardzo wielu farmerów kwiatowych traktuje ją jako jednoroczną oraz producentów nasion. Orlaja, przewiercień, ostróżeczka, czyli Delphinium consolida, jest to jednoroczna ostróżka, złocień maruna, naparstnica seria Camelot i Dalmatian, ponieważ już właśnie hodowcy stworzyli odmiany naparstnicy, które kwitną tego samego sezonu, kiedy je wysiejemy, tylko musimy pamiętać, żeby te naparstnice wysiać wcześniej w sezonie, czyli styczeń, luty maksymalnie. Tytoń ozdobny. I tytoń ozdobny też teoretycznie jest rośliną dwuletnią, ale przez to, że jest to strefa 8, on bardzo słabo zimuje w gruncie, a więc dlatego też jest traktowany jak roślina jednoroczna. Konkol polny, dzwonki Irlandii, monarda lambada, lwie paszcze, lew konie, aksamitki, drakiew wdówka, czyli drakiew jednoroczna, groszek pachnący, marchew ozdobna, aminek, czyli koper ozdobny, nagietek, zatwian wrębny, gotecja, goździk ogrodowy, i tu mam na myśli jednoroczne odmiany,
łoboda ogrodowa, ośmiał większy, smagliczka, ale to zależy też od klimatu, ponieważ smagliczka teoretycznie też jest rośliną dwuletnią, ale ma problem z zimowaniem, dlatego często jest właśnie uprawiana jako jednoroczna, i eustoma, którą też już powiedziałam, przez to, że ma problem z zimowaniem w gruncie, jest traktowana jako roślina jednoroczna. I tutaj właśnie różnicę czasami robi klimat. Jeśli mielibyśmy łagodniejsze zimy i nie tak obfite w opady, to pewne rośliny mogłyby zimować. Ja w tym momencie mam sadzonki tytoniu ozdobnego, które przetrwały na zewnątrz te właśnie większe spadki temperatur. Na razie dobrze wygląda, a więc teoretycznie da się, ale nie zawsze, nie zawsze, tak? Więc tutaj po prostu ryzykujemy od tego, jaka będzie zima. A cool flowers to oczywiście wszystkie hardy annuals, czyli kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki i dwuletnie, czyli dziękier, naparstnica, goździk brodaty, szczeć, tytoń ozdobny, ale to już Wam tłumaczyłam, malwa, wieczornik damski, miesiącznica, niezapominajka, dzwonek ogrodowy i dziewanna. Oczywiście na pewno nie wymieniłam tutaj wszystkich dwuletnich. Przepraszam, ale grzejemy, bo jest chłodno, a więc suche powietrze. I to są właśnie takie przykładowe rośliny z tej grupy kwiatów, które sobie dzisiaj omawiamy. No, moja mama napisała, wiedziała, że lwie paszcze są dwuletnie. Super. I Oleńka. Zamówiłaś nawóz oskora. Kiedy najwcześniej podsypać byliny? No, o tym powiedziała w marcu. W marcu. Nie wiem, kiedy na przykład zaczynasz cięcie hortensji i róż, to wtedy też możesz je podsypać. W marcu, żeby to, ponieważ ten nawóz się wolno uwalnia, więc ja bym tak w marcu, ja przeważnie w marcu podsypuję byliny. Też nie za długo czekać, żeby to już miało czas zacząć działać. Asia, witam. A kosmosy jako taka marchewka, dokładnie. A kosmosy w zeszłym roku siałam do butelek 1502. Okej. Okay. Witam Karolina, zaczęliśmy już jakiś czas temu. Wega marchewka, co ty dokładnie pytasz o kosmosa, bo to są ciepłolubne, więc nie wiem jak się mam odnieść. A więc tak, dzisiaj wysiałam 24 odmiany i właśnie sobie wymienię je, żeby już nie tracić czasu. I zaczniemy sobie od skabiozy. W ogóle skabiozę będę siał. Jeszcze jej dokładnie nie wysiałam, bo pokażę Wam dlaczego. A, czy warto je wysiewać? To nie ma problemu. Jeśli nie masz dużych opadów, to spokojnie, to wysiej je sobie. Tylko to, jak tłumaczyłam w filmiku o zimowym wysiewie, jeśli macie dużo opadów, tak jak ja, to ja ciepłolubne osobiście wysiewam dopiero w marcu. A jeśli nie obawiasz się, że tam przykład ziemia ci zgnije albo coś się z nimi stanie, bez problemu możesz siać je w styczniu i w lutym. To tylko jest kwestia opadów. A więc skabiozy jeszcze nie wysiałam, bo to mi zajmie pół dnia, ponieważ skabioza, zobaczcie, ona znajduje się, no jak zwykle, o widzicie, w takich koszykach. No kamera. No nie złapiemy dzisiaj ostrości. Ona się znajduje w takich koszyczkach i ja zawsze te nasiona z nich, z tych koszyczków wysupłuję, ponieważ obawiam się, że jak posadzę taki koszyczek, to może mi to nasionko nie wykiełkować, dlatego skabiozę ja sobie na jutro w ogóle zostawiam, bo będę siedziała cały dzień i dłubała. Ale ze skabiozy mam Night, Black Night, i to jest taka ciemnopurpurowa, prawie czarna, Snow Maiden, czyli biała. To jest dla mnie nowość, zobaczcie, wygląda śmiesznie i to jest Blue Cockade, widzicie, super wygląda. Mam skabiozę, to jest Fata Morgana i ona ma taki peach fuzz, bym powiedziała, czyli kolor roku, super się będzie właśnie wkomponowała w trendy tegoroczne. Jest skabioza
Salmon Queen. Za bardzo świeci to światło. Czyli taka łososiowo-różowa. I Scabiosa Fire King. Czyli taka czerwoniasta. Ona jest świetna, super wygląda. A więc to jest moja skabioza. W tym momencie pokazuję Wam odmiany, które wysiewały w bloczkach i one idą na rozsadę. Phlox Starry Eyes. Zobaczcie, to jest mieszanka różnokolorowych phloxów. Crème Brûlée. Te phloxy miałam w zeszłym sezonie. Cudownie wyglądały, a w ogóle zamówiłam też już phloxy cherry caramel. To są właśnie beżowo z takim pięknym, ciemnofuksjowym środkiem. Orlaja, tutaj nie muszę nikomu przedstawiać, znamy. Marchew ozdobna, ale marchew nie mam opakowania, bo wysiewam ją ze swoich zapasów. Marchew u mnie w tamtym roku w ogóle oszalała. Konkol polny Queen Mixed, zobaczcie, czyli kwiaty purpurowo-białe. I po zeszłym roku zdecydowanie wysieję więcej konkola, bo on nie rośnie szeroki, tylko wysoki, a więc ja go posadzę bardzo gęsto i to myślę, że będzie lepiej wyglądało, bo w tamtym roku posadziłam go niestety za zbyt szeroko, zbyt duże odstępy. To nie trzeba było tak. Wysiałam Bunny Tail Grass, nie mam do niego opakowania, czyli dmuszek jajowaty, jest to ozdobna trawa, tytoń ozdobny, Lime Green, jeden z moich ukochanych tytoni, ja już go mam parę lat właśnie w ogrodzie i te sadzonki, które przetrwały zimę, to jest właśnie Lime Green. To jest chińska niezapominajka, czyli oszczyń powabny, polska nazwa. Nie wiem, jak na ile dobrze widzicie, ale te kwiaty właśnie wyglądają jak niezapominajki, tylko że są wysokie. A więc świetnie wyglądają w bukietach. Z lewkoni mam aprikot, czyli brzoskwiniowa. Apple Blossom to jest taka żółto-różowo-brzoskwiniowa. W tym roku nowość biała i to jest Anytime White. Świetnie będzie wyglądać. To jest moja ulubiona z zeszłego sezonu, Azure Blue. No, łap ostrość tutaj kamera, halo. Widzicie? Ona ma taki fioletowo-niebieski odcień. Po prostu ja się w niej zakochałam w tamtym sezonie. Hot Pink, czyli różowa lewkonia. I Purple Heart. I tą miałam też dwa sezony temu i sezon temu. I ona ma taki fioletowy, ale z dodatkiem trochę czerwieni, takiego karminu, więc to nie jest taki czysty fioletowo-niebieski, czyli taki bardziej fioletowo-różowy. I zatrwiany, moi drodzy, Carmine Rose, czyli różowy. Mam nadzieję, że no coś ta kamera nie chce dzisiaj współpracować, ale widzicie, intensywny różowy kolor. Dark Blue, też piękny zatrwian o takim niebiesko-fioletowym odcieniu, taki ciemny, super wyglądał. Rose, czyli różowy. I to jest Forever Happy, to jest dla mnie nowość, ale to jest taki różowo-delikatnie brzoskwiniowy kolor. A więc to są rośliny, które w tym momencie wysiałam, albo w przypadku skabiozy wysieje dopiero w bloczkach. I właśnie 24 odmiany, dlatego robię ten wysiew w bloczkach. Ponieważ wiecie, że to oszczędność czasu. Przede wszystkim rośliny kiełkują szybciej. Ja Wam zaraz w ogóle podam terminy, czas kiełkowania z tamtego sezonu, bo mam swoje notatki. Jeśli nie macie bloczków, no to oczywiście wysiew tradycyjnie w wielodoniczkach. Albo, moi drodzy, w butelkach kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki idealnie nadają się do wysiewu zimowego. Witam Agnieszka, Maria. Wczoraj pikowała dalię, 38 sztuk. No to świetnie.
Czy do wysiewu butelkowego nadają się pomidory? Tak, ja robiłam wysiew w tamtym roku, filmiki są na kanale. Iza, pomidory można wysiać teraz albo później, to tak jak mówiłam w filmiku o wysiewie zimowym, to zależy ile masz opadów u siebie tam, gdzie mieszkasz. Floksy można wysiać do butelek. Zofia napisała, że wysiała na parsnice, lewkonie i pozdrawia wszystkich. Też Cię pozdrawiam. A, jakie floksy? Przepraszam, floksy Drummonda. Floksy Drummonda, przepraszam, nie, to nie są floksy wieloletnie, to są floksy jednoroczne. Flox Drummondi. Szpinak można potraktować jako pnącze ozdobne, tak. Diskus. A nigdy nie siałam i nie odpowiem Ci, Asiu, na to pytanie. Znam tą nazwę, ale nie mogę teraz skojarzyć. Tak, Iza napisała, możesz, ale malabarski to ciepłolubna totalnie. Tak, malabarski wysiewamy gdzieś dopiero marzec, kwiecień, więc tutaj się nie ma co śpieszyć. A więc te wszystkie odmiany, które teraz wymieniłam, są wysiane w bloczkach. Teraz Wam pokażę odmiany, które wysiałam w butelkach. Ponieważ podzieliłam sobie ten wysiew, ponieważ nie wszystkie kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki czy cool flowers należy wysiewać na rozsadę, ponieważ niektóre rośliny wolą wysiew bezpośrednio w ogrodzie. I właśnie tylko ja zamiast wysiewać bezpośrednio w ogrodzie zrobiłam sobie wysiew w woreczkach. I do tych roślin, które wysiałam w woreczkach, właśnie jest buplerum i to jest przewiercień, z tego co pamiętam polska nazwa. Jest to wypełniacz do bukietów o delikatnych żółtych kwiatkach i zielonych liściach. Dzwonki Irlandii, czyli moje Nemesis. One też już poszły właśnie do woreczków. Wszelkie maki. Jeśli macie maki jednoroczne, ozdobne, to też polecam Wam wysiew w butelkach, bo na rozsadę one sobie lepiej radzą, jeśli je wysiejemy czy bezpośrednio w ogrodzie, czy w butelkach. I z maków mam taką odmianę jak Lilac Pompon i to jest delikatna lawendowa. Fajny kolor. Hungarian Blue to jest taki fioletowo-fuksjowy kolor. Też super wygląda. Double Violet Blush. Oczywiście one tak nie wyglądają, bo te maki wyglądają jak piwonie, ale to Wam mogę od razu powiedzieć, aż tak nie są aż takie. A, i tutaj. Oczywiście kolejna roślina, której no za bardzo nie wysiewam na rozsadę, wolę wysiew w butelkach albo bezpośredni, to są właśnie Delphinium Consolida, czyli ostróżeczka jednoroczna. I mam odmianę Light Pink, czyli jasna różowa. Purple Picotty i to jest białe kwiaty z delikatną niebieską obwódką. Super wyglądają. Tutaj mamy Fancy Belladonna, czyli takie lawendowo-fioletowo-różowe. Frosted Skies i to są niebieskie. I Misty Lavender, to też jest taka fioletowo-różowa, więc te wszystkie odmiany, które teraz Wam mówię, wysiałam w woreczkach, czy to w butelkach. Haber Purple Midget, to jest niski, o bardzo ciemnych kwiatach, one mają taki ciemny, purpurowy odcień. Wyglądają czasami jak czarne. O, to jest dla mnie nowość i urwałam nazwę, to było The Bright czy coś takiego. To jest Haber i co wygląda normalnie jak mała śmieszna kulka, to jest dla mnie nowość, zobaczymy jak będzie wyglądał. Zwykłe niebieskie Habry. Mauve Ball i to są lawendowe. Ślicznie wyglądają. I Black Ball to są ciemne habry, tak jak Purple Midget, tylko że one są wyższe, a Midget są niższe. Ostróż, czarnuszka, przepraszam, Midnight. I to jest ciemno-niebiesko-fioletowa.
To jest perska czarnuszka w takim różowo-czerwonym kolorze i czarnuszka perska jest bardzo niska. Ona dorasta maksymalnie do 30-40 cm, gdzie zwykła czarnuszka potrafi dorastać nawet do 80 cm. I właśnie, co do czarnuszek, Delft Blue, czyli niebiesko-biała. I to jest chyba African Bright, z tego co pamiętam, czekajcie, bo to jest... Tak, i African Bright, czyli taka bardziej biała czarnuszka. A więc to wszystko jest posiane u mnie teraz w butelkach, w woreczkach. Hania napisała, w zeszłym roku wysiałam w butelkach petunie, wszystkie w kwietniu wzeszły, a wysiałam je w grudniu. To jest właśnie to, o czym mówię, z tym sianiem w butelkach musicie to dostosować do własnych warunków panujących na dworze. Jeśli macie dużo opadów i na przykład dobierzecie swojej jakości ziemię, możecie ponieść klęskę, bo na przykład wam ta ziemia zgnije. Ale jeśli ta wilgoć, te opady nie są aż takie intensywne, to równie dobrze petunie możecie siać w grudniu, tu nie ma problemu. Bo pamiętajcie, one wykiełkują w najlepszym dla nich momencie, one nie wykiełkują już w styczniu. One właśnie tutaj, jak Hania napisała, wykiełkowały w kwietniu i myślę, że wszystkie przeżyły i ładnie kwitły. Karolina napisała, że czeka na odpowiednią kwadrę, czyli kalendarz księżycowy. Jak wysokie groszki? Ja w tamtym roku uprawiałam groszki w takich dużych donicach na dachu. No to, no nie wiem, ja mam 1,60 m w kapeluszu, no to gdzieś tak na mojej wysokości na pewno były. Jeśli posadzisz je nawet w delikatnym płócieniu, to one będą nawet rosły wyżej, bo będą się trochę wyciągać. Więc to zależy, gdzie je posadzisz, ale tak, no z 1,60 m to spokojnie miały, plus się później zawijały i takie kaskady z nich powstały. W filmiku na temat groszków możecie dokładnie zobaczyć, jak wyglądały moje groszki z wysiewego, zimowego wysiewu, bo ja groszki wysiewam tylko w ten sposób. Ja groszków już nie robię, rozsady w domu. Zaraz wygoogluję tego Didiskusa, bo coś mi mówi ta nazwa. Olena napisała, że masz już wschody, a powiedz, co ci wzeszło, bo mi już wzeszły na przykład habry. Już mam kiełki. No i Kasia napisała, że maki, habry czy lewkonie, czy nawet zatrwiane bardzo szybko wschodzą. Witam Irena. I to są odmiany, które wysiane w butelkach. I pokażę wam też właśnie groszki, bo mam tutaj opakowania. Więc groszki też już posiane i zobaczcie, biały Memorial Flight. I to są wszystkie groszki, które miałam w tamtym sezonie. Lavender Blue i właśnie groszki są idealne do wysiewu w butelkach. Jeśli spróbujecie je wysiać w butelkach, to już nigdy więcej nie będziecie robili rozsady groszków w domu. Nimbus, piękne. Właśnie takie wielokolorowe płatki. Sir Jimmy Shan, Judith Wilkinson. To były piękne, cudowny róż. I mam tu jeszcze groszki Beaujolais. Nie wiem, czy złapiemy. To są takie ciemno-bordowo-fuksjowo-różowe. Super wyglądały. Oraz Dark Blue. I to takie fioletowo-bordowe. No, no i nie będziemy. Dzisiaj ta kamera w ogóle ze mną nie współpracuje. A więc te wszystkie odmiany, które wam wymieniłam, to są kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki albo cool flowers, które mam już wysiane, a więc mam koniec, dzisiaj mam ostatni stycznia, 31 i te wysiewy mam za sobą, a wy, jak wspomniałam, możecie zacząć je wysiewać od połowy lutego na rozsadę, a od połowy marca bezpośrednio w ogrodzie. Chyba że wysiew zimowy, to wszystko w tym momencie możecie wysiać w butelkach. Kolejny taki temat, ale dajcie, napiję się. Witam Bożena. A co tam? Co tam, że się spóźniłaś? Nie ma problemu.
Agnes, jak zejdą mi roślinki w kostkach, czyli kwiaty jednorocznie odporne na przymrozki, to zaraz Wam powiem, ponieważ o to chodzi, że w kostkach jest to metoda, która jest krótkotrwała. Maksymalnie trzymamy w nich rośliny 6 do 8 tygodni i dlatego jest idealna do wysiewu kwiatów jednorocznie odpornych na przymrozki, ponieważ kiedy nasze kwiaty jednorocznie odporne na przymrozki wykiełkują i wytworzą 2-3 pary liści właściwych, wtedy wystawiamy je na zewnątrz, oczywiście ówcześnie hartując, i kiedy są takie małe tycie, malusieńkie, sadzimy w ogrodzie. W ogrodzie ja osobiście mogę je już sadzić w połowie lutego, wy w Polsce w połowie marca. To jest zielone światło, ponieważ sadzimy je w ogrodzie tak, jakbyśmy robili bezpośredni wysiew, czyli od 6 do 8 tygodni przed ostatnią datą przymrozku. Na tym polega wysiew kwiatów jednorocznych tą metodą, którą Wam dzisiaj właśnie polecam, czyli cool, to jest metoda tak zwana cool flowers, ponieważ one skupiamy się na tym, żeby wykiełkowały, delikatnie podrosły i wtedy idą na zewnątrz. I przez to, że będą rosły w tych niższych temperaturach, a nie w tych letnich, wytworzą lepszy system korzeniowy, będą zdrowsze, silniejsze i lepiej kwitły. Możecie w filmiku z tamtego roku zobaczyć, kiedy sadziłam lewkonie, zatrwiane, marchew orlaje, już nie pamiętam co jeszcze, tam było 5 czy 6 różnych rodzajów kwiatów na jednej mniejszej rabacie, no to była rabata kwiatów ciemnych w słońcu. I ja bodajże je sadziłam gdzieś marzec, koniec marca, już nie pamiętam dokładnie, ale jeśli chcecie zobaczyć, jakie one były malusieńkie, to właśnie wróćcie się do tego filmiku i tam możecie zobaczyć, że one wcale nie muszą być duże. To nie o to nam chodzi. To nie o to nam chodzi, żeby rośliny miały po 30 cm, tylko o to chodzi, żeby je szybko podkiełkować, doprowadzić do takiego stanu, że możemy je posadzić, czyli 2-3 pary liści właściwych, zahartowane i idą w ziemię. My się tutaj nie bawimy, dlatego ten termin jest idealny, jeśli macie dużo wysiewów. Bo jeśli zrobicie ten wysiew w połowie lutego, połowa marca, koniec marca pójdą do ziemi, to już później macie czas i miejsce na rozsadę ciepłolubną. To jest też właśnie o czym wspominam w moich filmikach, kiedy mówię Wam o kalendarzu czy terminie wysiewu, a więc jest to duża oszczędność miejsca czasami, no bo wiecie, jak to wygląda w sezonie wysiewów. Jesteśmy normalnie, mamy morze małych sadzonek, a więc ta grupa kwiatów pozwala Wam je szybko podkiełkować, szybko właśnie trochę niech podrosną i idą na dwór. Tu się nie martwimy. Ale miałam takie pytanie, co zrobić, jeśli ktoś wysiał sadzonki wcześniej? Powiedzmy, mieszkacie w strefie 7, czyli w Polsce. Wysialiście je na początku stycznia, a więc one teoretycznie do połowy marca nie powinny trafić do gruntu. Moja rada, jeśli mają 2-3 pary liści właściwych, a macie nieogrzewany inspekt, albo macie foliaka, to ja bym je przyniosła po prostu w chłodniejsze warunki. Nie trzymałabym w domu do momentu, kiedy możecie je posadzić w ogrodzie, tylko w chłód, ale nadal jednak jakoś zabezpieczone, ponieważ nie będą bezpośrednio w ziemi, i poczekać do tej połowy marca i od połowy marca spokojnie je sadzimy. Marianna napisała, wysiała 45 gatunków, ale wysiała też dodatkowo w ulitkach, żeby nie pikować. Tak, oczywiście, to jest też, każdy musi spróbować, jaka metoda wysiewu Wam pasuje. To nie jest powiedziane, że jak ja wysiewam w bloczkach ziemi, to każdemu to przypasuje, nie każdemu to musi pasować. Znajdźmy sobie taką metodę, która po prostu da nam taki spokój, która wiemy, że nie będziemy się musieli z czymś męczyć, na przykład ktoś nie ma ochoty kupywać tej praski do ziemi, do bloczków, tak? Macie dużo wielodoniczek, to róbcie wysiew w wielodoniczkach. Chcecie spróbować winter sowing, czyli wysiewu zimowego, to róbcie taki wysiew w butelkach. To na razie naprawdę wszystko zależy od Was. Len wysiewałam 2 razy. Słabo mi to wychodziło i powiem szczerze, nie wracam do niego, ponieważ mam sukces w przypadku innych kwiatów. Może jeszcze trzeba do niego wrócić i jeszcze raz przeatakować, ale len 2 sezony po kolei wysiewałam i nie miałam super efektów, dlatego sobie darowałam. Kinga pyta, gdzie przechowuję bloczki.
Przechowuję je na moim regale z rozsadą, czyli regale z lampami doświetlającymi, ponieważ ważne, żebyśmy dali tym roślinom jak najlepsze warunki. Jeśli macie dużo jasnych parapetów od strony południowej i wschodniej, to super. Ja nie mam, więc dla mnie jedynym ratunkiem są lampy doświetlające, a lampy nie kupuję żadnych specjalnych lamp drogich, czy nawet nie kupuję tych niebieskich czy różowych na Allegro, bo nie mam z nimi doświadczenia. Używam zwykłych żarówek LED o mocy 2000 lumen i o parametrze 6000 kelwinów. To imituje światło dzienne. U mnie ten regał sprawdza się już od wielu, wielu lat. A więc te rośliny do momentu, kiedy mają te dwie, trzy pary liści właściwych, przebywają u mnie w domu pod lampami. Jak będą miały dwie, trzy pary liści właściwych, wtedy zaczynam je hartować, czyli na początku wystawiam je na 2 godziny na moim patio, czyli tam są też delikatnie jeszcze osłonięte. Kolejnego dnia na 4, później na 6, na 8 i jak już będą stały na dworze cały dzień, po tych 5-6 dniach, możemy zostawić je na noc i po przybyciu paru dni w takich chłodniejszych temperaturach, przed samym sadzeniem ja ustawiam te takie tacki z roślinkami jeszcze na ziemi i zostawiam je tak na noc. I wtedy mam pewność, że już przyzwyczaiły się do temperatury i mi nie padną. A więc długo nie trzymam ich w domu. Pomaga mi to, że mam patio. Jeśli macie w ogóle inspekt na balkonie, czy szklarnie, czy foliaka, to też super. Jeśli nadal wiecie, że na przykład nie jest czas, żeby je posadzić, ale nie trzymajcie je za długo w cieple. Po prostu nie trzymajcie je za długo w cieple, bo jeśli wytworzą zbyt dużą ilość masy zielonej, wyciągną się, to już ten efekt może być nie taki. Jak zobaczycie sobie z tamtego roku, właśnie jak sadziłam zatrwiane lewkonie i tak dalej, to one były maciupkie, one były takie malutkie. Takie były malusieńkie, a później jak trafiły, jak się rozrosły, jak zaczęły kwitnąć, to człowiek nie nadążał zrywać. Czy cebulę można wystawić na taras do folii? Tak, jeśli wykiełkuje, to spokojnie. Cebula jest odporna na niższe temperatury. Maria napisała, leń świetnie kwitnie i ja nie mam z nim powodzenia. To jest właśnie to. Niektórzy uprawiają rośliny z lepszym czy z gorszym skutkiem. Ja próbowałam lnu, nie wychodził mi. Jakoś sobie zapomniałam o tym temacie. Iza napisała, czy hydrożele w doniczce coś dają, czy lepiej maty nawadniające do donic. Iza, nie mam ani doświadczenia z hydrożelami, ani z matami, ponieważ ja tradycyjnie podlewam swoje donice, czyli szlaufem. Co do hydrożeli, mam do tego takie podejście, że moim zdaniem to jest kolejny niepotrzebny gadżet, ale jeśli masz to wszystko gdzieś na działce, co odwiedzasz nie za często, to może warto spróbować. Ja nie mam z tym doświadczenia i ci nie pomogę. I niestety, jeśli ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie, to wrzućcie komentarz, ja go przeczytam. Olena napisała, podziwiam ludzi, którzy mają miejsce na parapetach. Ja tam mam inne rośliny, też kochane i co z nimi? Nie da się nawet mając duży dom, ciężko z tym. Tak, oczywiście, dlatego mówię, jeśli ktoś ma takie warunki, ja widziałam na przykład osoby, które mają takie, wiecie, okna duże tarasowe od podłogi po sufit i na przykład tam ustawiają półeczki z rozsadą. Ja tego nie mam, dlatego ja się wspieram lampami. I w dodatku mój dom jest, to jest stary dom, mam okna tylko od strony wschodniej i zachodniej, poza tym mam koty, a więc jak ja bym postawiła takie coś u mnie na parapecie, to by długo nie powstało, wierzcie mi. Dlatego muszę mieć regał z rozsadą, muszę go mieć w pokoju, który mam zamknięty, koty nie mają dostępu, dlatego musimy sobie dostosować to wszystko do własnych warunków. Bratki, jeśli... Powiem ci tak, to jest różnie. Jeśli bratki wysiewa się w grudniu, w styczniu, to bardzo często kwitną jeszcze tego samego roku. Więc to wszystko jest łód szczęścia. Nie powiem ci, bo mówię, każdy ma inne warunki. Jeśli będzie chłodniejsza wiosna, to może się zdarzyć, że nawet jeszcze zakwitną tej wiosny. Więc
trzymam kciuki, jeśli wysiałeś, może będzie dobrze. A jak nie, to sobie przetrwają do jesieni i na jesieni będą ładnie kwitły. A więc omówiliśmy sobie, kiedy nawozimy. Ponieważ wiele osób się mnie pyta, kiedy nawozimy. Te roślinki nawozimy, kiedy mają dwie, trzy parę liści właściwych, a więc tak naprawdę rozsady kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki czy cool flowers wysiewane tą metodą, o której Wam dzisiaj opowiadam. Ja nie mówię o tym, jeśli chcecie przetrzymać w domu dłużej. Jeśli trzymamy je krótko w domu, to tak naprawdę za bardzo ich nie nawozimy. Ja przeważnie nawożę je parę razy, ponieważ tak jak wspomniałam, ja je bardzo szybko sadzę w ogrodzie. Kiedy je sadzę w ogrodzie, podsypuję je nawozem do kwiatów kwitnących o wydłużonym czasie działania. On działa do 3 miesięcy, a później powiem szczerze, w tamtym roku nawet jej dodatkowo nie nawoziłam. Ja mam glebę bardzo dobrą, dosyć żyzną, a więc takie jedne nawożenie, kiedy je sadzę, starczyło. Ale to też mówię, każdy ma inne warunki. Jeśli wiecie, że na przykład macie słabą glebę, to wiadomo, że zanim posadzicie dużą ilość kwiatów jednorocznych, fajnie by to było wzbogacić kompostem, obornikiem, to tak obornik nie da im aż tylu potasu, takiej ilości potasu. Dlatego warto glebę w ogóle wzbogacać co roku. To jest proces długotrwały, nie zrobimy tego, że z gleby jałowej w ciągu jednego sezonu uzyskamy glebę żyzną, ale powoli, powoli, na pewno Wam radzę kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki czymś nawieść przed posadzeniem, właśnie jakimś nawozem o wydłużonym czasie działania, bo jeśli wsypiemy jakiś nawóz, który szybko zadziała, to pobożemy im korzonki, a więc to też musimy uważać. Wiola napisała, a bardzo widne pomieszczenie, pokój, gdzie jest 5 stopni w nocy, a w dzień, zależnie od ilości słonka, mogą sobie tam stać tak jak na patio. Tak, tak Wiolu, to 5 stopni w nocy im w ogóle nie przeszkadza, więc można powiedzieć, że idealne będą miały warunki. Kasia napisała, że u niej zimowego siewu bratki kwitły w lipcu, a więc jest szansa. Olena, opowiedz coś o pelargoniach. Zakupiłam Apple Blossom i nawet ładnie mi wzeszły, ale widzę, że już kilka sadzonek padło. Wszystko robię niby poprawnie, ale takie są wiotki i słabie te sadzonki. Powiem Ci tak, wysiałam 2 odmiany w tym roku. Coral Maverick i jaka była ta druga? Sherry. Coral Maverick, wszystkie wykiełkowały piękne, duże sadzonki, a Sherry wyglądają bardzo słabe, więc to też może być wina nasion. Ja widzę to właśnie mając 2 odmiany, gdzie Coral Maverick, te rośliny już mają 2-3 pary liści właściwych, długi system korzeniowy, bo je dzisiaj pikowałam, no wyglądają pięknie, a te Sherry to wyglądają jakby, no nie wiem, no miałyby zaraz paść, tak jak Ty mówisz. Bardzo słabo się rozwijają, te liście właściwe takie są trochę poskręcane, więc ja tutaj nie wiem, czy one dotrwają do sezonu i to też może być wina nasion, bo może być słaba odmiana, słabe nasiona, my nie wiemy, jak one były zbierane, nie wiemy, jak były przechowywane, a poza tym, tak jak pokazywałam w filmiku o wysiewie pelargonii, te Maverick Coral były peletowane, były otoczkowane, a więc były w jakiś sposób zabezpieczone, one super wykiełkowały, te Sherry to były takie zwykłe nasiona, bez żadnego otoczki i z 10 nasion wykiełkowały mi 4. I naprawdę nie widzę za bardzo, jeszcze dam im szansę, bo dzisiaj przepikowałam, jeśli zobaczę, że się poprawią, to wtedy je zostawię, ale jak zobaczę, że słabo rosną, to je wyrzucę, bo to nie ma sensu, dla mnie to jest strata miejsca. Wysiew Maciejki. Czekajcie, bo ja mam problem. Maciejka, to są lewkonie po polsku? Tak. Maciejka to lewkonia letnia, czyli Magdalena. Magdalena, Maciejka lewkonia letnia to jest właśnie kwiat jednoroczny odporny, czy tak jak się ostatnio dowiedziałam, lewkonia podobno jest dwuletnia. To kwiat odporny na przymrozki, a więc
Idealnie możesz je wysiać w połowie lutego na rozsadę, a w połowie marca bezpośrednio w ogrodzie. I właśnie, bo zapomniałam, mam tutaj listę nasion, które warto położyć. No i sobie rozwaliłam cały wysiew tytoniu ozdobnego. Ups. No dobra, później to poprawię. Mam tutaj listę tych kwiatów jednorocznych właśnie z tej grupy, które nie przykrywamy ziemią. One dzięki temu, że będą miały dostęp do światła, szybciej wykiełkują. Wiem, że wiele osób twierdzi, że ta roślina nie potrzebuje, ta nie potrzebuje, ale ja już się wiele razy przekonałam, że jeśli sieję nasiona na powierzchni, szybciej kiełkują. Szybciej kiełkują i mam to z głowy. I rośliny, których warto nie przykrywać zbyt grubą warstwą ziemi, możecie delikatnie je posypać, ale nie walcie na za dużo. Ja w tych bloczkach już nieraz Wam wspomniałam, ja tylko nasiona układam na powierzchnię, ja ich nawet nie przykrywam. I to bez względu na to, czy roślina potrzebuje światła do wykiełkowania, czy nie. A więc rośliny, które nie warto za bardzo przykrywać ziemią, to rudbeckia, smagliczka, naparstnica, wieczornik damski, dziewanna, dzwonek ogrodowy, czyli campanula, maki, lwie paszcze, właśnie lewkonie, czyli maciejka, zatrwian, tytoń, elstoma, skabioza, marchew ozdobna, przewiercień, orlaja, dzwonki Irlandii oraz monarda, czyli te rośliny nie przykrywamy zbyt grubą warstwą ziemi, ponieważ światło wspomoże ich kiełkowanie. Jak już wspomniałam, bez różnicy na odmianę, ja ich w ogóle nie przykrywam, bo tak robię w bloczkach. Jakbym miała jeszcze te bloczki dodatkowo przykrywać ziemią, to bym w ogóle strata czasu. I widzę różnicę. Mam tutaj zapiski z tamtego roku. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robiłam wysiew kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki czy cool flowers, to macie na moim kanale wielki wysiew kwiatów. Są tego dwie części, właśnie pierwsza część kwiaty odporne na niskie temperatury, druga część była kwiaty ciepłolubne i tam Wam pokazuję wszystko, a później, jakiś miesiąc później robię inspekcję tej rozsady i pokazuję Wam, jak szybko kiełkowały w tych bloczkach. I właśnie przykładowo, to są zapiski z tamtego roku i tak, najszybciej wykiełkowały mi lewkonie i zatrwiany, ponieważ wykiełkowały po dwóch dniach w bloczkach ziemi, nie przykryte niczym. Po trzech dniach wykiełkowały habry. Po czterech konkol polny, aster chiński. O właśnie, w tym roku nie mam astrów chińskich, właśnie sobie uświadomiłam. A aster chiński, czyli ten jednoroczny, też jest kwiatem odpornym na przymrozki. No, to taka moja uwaga. I skabioza wykiełkowała po czterech dniach. Po pięciu dniach wykiełkował dmuszek jajowaty, czyli bunnytail grass, oraz ostrzeń powabny, czyli ta niezapominajka chińska. Po sześciu dniach wykiełkowały lwie paszcze, floks i tytoń. I ja tak samo w tym roku moje lwie paszcze wykiełkowały, tak 6-7 dni po wysianiu, bo wiecie, że czekajcie, dwa tygodnie temu na live wysiewaliśmy lwie paszcze. Po siedmiu dniach wykiełkowała czarnuszka, w tamtym roku robiłam rozsadę, w tym sobie darowałam, wysiałam w woreczkach. Po 9 dniach ostróżki, a po 10 dniach wykiełkowała orlaja. I orlaja oczywiście jako ta, która ma, wiecie jak wyglądają nasiona orlai, nie? Takie właśnie skorupki. No i spadło. No. O, kurczę. Może tak Wam lepiej pokażę, będziecie... Widzicie, to są większe nasiona, a więc one potrzebują trochę więcej czasu do wykiełkowania i przede wszystkim są twarde. Są twarde i dlatego ważne jest, żebyśmy nie pozwolili, żeby w ogóle przeschły. Jeśli pozwolimy, żeby orlaja czy właśnie te większe, twardsze nasiona przeschły, to możemy mieć problem z kiełkowaniem. Iza, nie zaprawiam nasion, nigdy nie zaprawiałam, jakoś nie mam problemu, tak jak marchew ozdobna, nasiona wyglądają dobrze. Najważniejsze jest po prostu je wysuszyć dobrze przed tym, zanim je zapakujemy na zimę.
Olena napisała: Maciejko, rzucamy gdzie popadnie i rośnie bez rosa. Tak, ale w koniu można wysiać bezpośrednio. Tylko mówię, ja jestem zwolenniczką rozsady. Kasia napisała: nie rozczulaj się na nią, mój tata co roku siał wprost do doniczki, jak już było ciepło i zawsze mu się udawała. O, Olena napisała: pelargonie dla eksperymentu wysiałam w zeszłym roku, z wykiełkowanych 54 miałam piękne 30, rośliny kwitnące, większość teraz mam teraz przechowywane przez zimę jako duże rośliny. Super. O, to fajna porada. Olena napisała: Astry sieje do oleandrów, razem mają piękny duet, tylko już sieje bez żadnych rozsad, wprost do doniczek. Tak, to, że ja robię coś na rozsadę, nie oznacza, że wy musicie. W filmiku na temat cool flowers, czyli właśnie kwiaty jednoroczne odporne na przenoski, filmik sprzed dwóch lat, tam też taka lista jest roślin, które preferują rozsadę, a które preferują właśnie wysiew bezpośrednio w ogrodzie. A więc jeśli ja robię czegoś rozsadę, nie oznacza, że wy musicie. Dlatego podaję wam dwa terminy siewu. Siew na rozsadę i siew bezpośrednio w ogrodzie. To wszystko też zależy od was. EM napisał: hej, dzięki tobie mam pelargonię z nasion. No dobrze. Fajnie. A więc tak, omówiliśmy sobie nawożenie. Kiedy sadzimy? Sadzimy te rośliny, tak jak już chyba wspomniałam wcześniej w terminie, od 6 do 8 tygodni przed ostatnią datą przymrozku, czyli polska strefa 7 w większości, sadzicie je w ogrodzie od połowy marca do później. A ja osobiście mogę już je sadzić w ogrodzie od połowy lutego, ale wątpię, ta rozsada nie będzie gotowa na połowę lutego. Podejrzewam, że do ich sadzenia przyłożę się gdzieś na początku marca, tak mniej więcej właśnie podejrzewam. I właśnie sadzimy rozsadę w ogrodzie w tym samym momencie, kiedy możemy zrobić siew bezpośredni, a więc możecie zrobić siew na rozsadę 12 tygodni przed, a później, kiedy będziecie ją sadzić, możecie też zrobić wysiew bezpośredni, bo na tym to polega. Dlatego wysiewamy tak wcześnie, bo na przykład są pewne rośliny, które będą super kwitły cały sezon. Tak jak na przykład zatrwiane miałam w tamtym roku, mnie zachwyciły. Czy powiem wam, floksy też je cały czas ścinałam i też dały radę, ale tak jak skabioza, to tak powiem szczerze, średnio najeża i podejrzewam, że zrobiłabym i zrobię w tym roku jej dwa wysiewy, czyli zrobię sobie teraz i na przykład drugi zrobię marzec, kwiecień, bo też tak możecie zrobić. Dlatego taki wczesny wysiew, bo później też macie trochę więcej luzu, jeśli chcecie sobie dosiać rośliny i te siane później zakwitną wam później. A więc jeśli pierwszy rzut wysiewu skończy kwitnienie, to wtedy zacznie swoje kwitnienie drugi rzut wysiewu. I na tym to też wszystko polega, macie więcej czasu, możecie wysiać rośliny w różnych terminach. Ja na przykład w tym roku wiem, że orlaje wysieję w różnych terminach, ponieważ ona szybko kończy kwitnienie, przynajmniej u mnie. I dlatego jeśli zrobię teraz sobie pierwszy wysiew, to drugi zrobię, podejrzewam, marzec, kwiecień i podejrzewam, że zrobię jeszcze trzeci może w czerwcu. A więc to, że wysiewamy tak wcześnie rośliny, właśnie jest kolejnym plusem, że dajemy sobie czas na dodatkowe wysiewy albo na poprawienie błędów. Na przykład jak wam padnie pierwsza rozsada, to jeszcze macie czas na to, żeby zrobić drugą rozsadę. I tak jak w moim kalendarzu wysiewów, który niedawno opublikowałam na filmiku na kanale, to mówię wam, że kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki możecie siać praktycznie w Polsce. To znaczy w Polsce od lutego do lipca, sierpnia możecie je cały czas wysiewać. To nie jest powiedziane, że jak je wysiejecie w maju, one nie zakwitną. Zakwitną, tylko po prostu zakwitną przede wszystkim później, a dlatego też ten wczesny wysiew, bo jak wam tłumaczyłam, tworzą większy system korzeniowy. Lipiec, sierpień już możecie zacząć wysiew jesienny, a więc widzicie, że to okienko wysiewowe tej grupy kwiatów jest bardzo, bardzo szerokie. A więc tak jak wspominam, to jest wasz wybór, po prostu daję wam tą opcję do wcześniejszego wysiewu i do większych zbiorów.
I też to właśnie może macie wtedy czas, żeby poprawić jakieś błędy, jeśli się zdarzą. A więc mamy już nawożenie, sadzenie, więcej niż jeden rzut siewu, czyli tak jak wspomniałam, jeśli chcecie mieć naprawdę dużo kwiatów, macie miejsca, możecie zrobić sobie parę terminów wysiewu i Wam to też polecam, tak na przykład w przypadku ostróżek, wiecie, że one raz zakwitną i czasami wypuszczą, ale te drugi rzut kwiatów już nie jest taki, wiecie, spektakularny, te pierwsze kwiaty są wysokie, fajne, a później to już takie pypcie rosną, więc jeśli chcecie mieć cały czas właśnie dostawę tych takich ostróżek o wysokich kwiatach, możecie zrobić sobie też wysiew ostróżki na 2-3 terminy, nie ma problemu. Jakieś jeszcze pytania? Kasia, jak wysoka ta orlaja siana teraz na rozsadę? 40 cm, maksymalnie 50. Ta z jesiennego wysiewu była wysoka, około 60, a ta z wiosennego była niższa. Dlatego właśnie jesienny wysiew można się pokusić. Tak, Olena, orlaja spokojnie można też wysiać w ogrodzie, bo ona się super sama rozsiewa. Dlatego mówię, to, że ja wysiewam na rozsadę, no nie znaczy, że wy musicie. A, Iza napisała, tylko żeby Olena tam nie wyplewiła wiosną. To się też zdarza, że coś wysiejemy, później zapomnimy, przelecimy grabkami i ten. Czyli tak, już powiedziałam, co zrobić, kiedy za wcześnie wysiejemy, czyli nie panikujemy, przenosimy je do chłodniejszego pomieszczenia. Chciałam też poruszyć temat stratyfikacji, bo zauważyłam, że wiele osób zaleca stratyfikować orlaje, nie wiem dlaczego, bo ja osobiście nigdy nie stratyfikowałam i nie mam kompletnie problemu z jej wysiewem i ze wschodami. I właśnie kwiaty jednoroczne, my ich nie stratyfikujemy, ponieważ to są kwiaty jednoroczne i nie potrzebują takiego procesu. Jeśli stratyfikacja, to najczęściej w przypadku roślin wieloletnich i czasami dwuletnich, ale tak jak ja osobiście, ja nigdy nie stratyfikowałam werbeny patagońskiej, ja nigdy nie stratyfikowałam lwich paszczy, bo już wiem, że lwie paszcze nie są typowo jednoroczne. Ja nie stratyfikowałam, co tam jeszcze się poleca? No żadnych z tych kwiatów, które dzisiaj wysiałam, albo generalnie z tych kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki, nie stratyfikuję. I może jeśli komuś to poprawi humor, to może. Jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to ja wszystkie swoje nasiona przechowuję w niskiej temperaturze, czyli w lodówce, a więc są one trzymane cały czas w chłodniejszym miejscu, więc nie wiem, czy to ma wpływ na kiełkowanie. Osobiście nie mam większego problemu z kiełkowaniem roślin. Ostróżki są trochę takie, można powiedzieć, humorzaste, ale mam taki kiełkowalność na granicy 60%, więc uważam, że to jest ok. Dlatego też w tym roku wysiewam ją tylko i wyłącznie właśnie w woreczkach wysiałam, bo żal mi miejsca na rozsadę, ponieważ mam tego trochę, dlatego ostróżka i te kwiaty, które wiem, że lepiej sobie poradzą na zewnątrz, zostały wysiane w woreczkach. Dlatego nie stratyfikujemy kwiatów jednorocznych, naparstnicy też nigdy nie stratyfikowałam, a jest to roślina dwuletnia, więc nie zawsze, moim zdaniem stratyfikacja najczęściej odnosi się do roślin wieloletnich, ale na przykład wysiewałam hosty i też ich nie stratyfikowałam i super wschodziły, więc to nie zawsze jest powiedziane, że musicie. Kastma, jakie rozsady najdłużej siedzą u mnie w domu? Żadne. Ponieważ tak sobie dopasowuję terminy wysiewów, że nie trzymam rozsady dłużej w domu niż te 6-8 tygodni. Dlatego kwiaty jednoroczne idą do siania połowa stycznia do połowy lutego, później do ogrodu, później zaczyna. Chyba najdłużej mi się wydaje, że będę trzymała w domu papryki. O, papryki. Papryki, pomidory, bakłażany. Bo nawet ogórki wysiewam w butelkach, czyli nie są w domu, dynie, cukinie wysiewam w butelkach, bo po tym, jak łatwo wysiać ciepłolubne w butelkach, ja już się nawet nie bawię w rozsadę ciepłolubnych w domu. Nie robię rozsady kosmosów, nie robię rozsady cyni w domu, nie robię właśnie rozsady warzyw ciepłolubnych, bo butelki są do tego idealne i dlatego nie tracę miejsca pod lampami.
I ja tak naprawdę już w maju jestem wolna od rozsady, a nawet czasami w kwietniu, to zależy jak się szybko wyrobię z sadzeniem. Rozsady w domu, bo rozsada na patio jeszcze sobie stoi, ale pamiętajcie, ja jestem strefa 8, a więc u mnie ostatni przymrozek jest na początku kwietnia, a więc wy sobie, żeby dopasować do Polski, musicie to przesunąć o miesiąc. A więc jeśli sobie dobrze zaplanujecie wysiew, dlatego polecam Wam obejrzeć filmik na temat mojego planowania wysiewu, to wtedy nie trzymacie rozsady długo. Oprócz właśnie, tak jak powiedziałam, papryki, bo ona dosyć długo rośnie, pomidory wysiewam w marcu i w tamtym roku wysiewałam je w butelkach, dlatego też się zastanawiam, czy w tym roku ich nie wysieję w butelkach. Jedyne, co mi tak dłużej stoi, to bakłażany. No i chyba tylko tyle, a tak staram się to wszystko tak sobie, wiecie, zaplanować, dopasować, że mam jeden regał z rozsadą, więc ja nie mogę mieć morza sadzonek, bo to się u mnie nie uda. Dan mi zapytała, czy w jesiennym wysiewie nasiona zawsze wykiełkują, czy wystarczy, że przejdą stratyfikację na rozsadę, czy bezpośrednio w ogrodzie, bo jeśli robię rozsadę, to one nie są stratyfikowane i tak samo jeśli wysiewam bezpośrednio w ogrodzie, nie są stratyfikowane, ponieważ nie ma okresu chłodu, dlatego jesienny wysiew, czy właśnie cool flowers, czyli dwuletnich odpornych, czy dwuletnie są odporne na przymrozki, czyli cool flowers, które należą do tej grupy, z tej listy, które wymieniłam, i kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki, one kiełkują przed pierwszym przymrozkiem, bo to o to chodzi. Jesienny wysiew polega na tym, że robimy rozsadę albo je siejemy w takim momencie, że one mają czas dorosnąć do zimy. Przez zimę, wiadomo, duże nie urosną, ale mają czas na to, żeby wytworzyć większy system korzeniowy i mam doświadczenie z tym, że rośliny siane jesienią są większe. Są większe, tak jak w przypadku orlai czy marchwi. Ja marchew ozdobną w tamtym roku to miałam giganta. Miałam dosłownie giganta, dlatego ten jesienny wysiew ma taką przewagę, że te rośliny są po prostu... Coś mi tu wyskoczyło. Te rośliny są większe. W przypadku orlai też widziałam różnicę. Te siane wiosną były niższe, a ta siana jesienią to dosłownie taki burz się z niej rozrobił. Więc to jest przewaga jesiennego wysiewu. One się nie stratyfikują, bo nie mają kiedy. One nie przechodzą stratyfikacji. Ale dlatego też jest ważne dopasowanie roślin do strefy mrozoodporności, bo tak jak ja osobiście wiem, że ośmiał większy, czyli serinte, nie przetrwa u mnie zimy, a jest strefa 8. Zatrwiany nie przetrwają u mnie zimy, a jest strefa 8. Z floksami miałam problem też sobie nie dały radę, dlatego te wszystkie rośliny teraz sieję wiosną, ale to jest metoda prób i błędów. Każdy ma inne mamy warunki. Co roku inne mamy temperatury, a więc to też zależy od sezonu. Ja Wam nie powiem, że zawsze będziecie mieli sukces, jeśli wysiejecie jesienią tą roślinę, bo może się trafić, że będzie chłodniejsza zima, może się trafić, że coś zaatakuje tą roślinę, a więc w wysiewie jesiennym ryzykujemy, że te sezonki nie przetrwają, ale z drugiej strony efektem są większe rośliny, które mają więcej kwiatów. Więc tu też decyzja należy do Was. Kiedy ogórki do butelek? Marzec, kwiecień. A pytasz o wysiew pelargonii pytuni koleusów na rozsadę, czy... Pelargonię ja już mogę u siebie, strefa 8, spokojnie wystawiać w marcu, już powoli mogę je hartować. Ja mam ostatnie przymrozki na początku kwietnia. Tak samo pytunię już mogę w marcu wystawiać, więc... Wysiałam pelargonie w styczniu, w marcu mogę już je wystawiać na patio. Petunie dopiero będę wysiewać, a więc też one długo u mnie nie stoją, tak samo koleusy. Dlatego dobrze jest to sobie dopasować właśnie do ostatnich przymrozków. Pamiętajcie, jestem strefa 8. Ja ostatni przymrozek mam naprawdę na początku kwietnia i bardzo rzadko mam zimną Zośkę. I to jest taka przewaga tego rejonu, gdzie mieszkam. Kasia, zimowałaś papryki z tamtego roku.
Zimowałam papryki 2-3 sezony temu i miałam takie 3-letnie już papryki i powiem wam, wiecie co mnie denerwuje w zimowaniu papryki? Że ją zawsze atakuje mszyca. I kiedy zaczęłam robić naprawdę dużą ilość rozsadek kwiatów w domu i ta mszyca cały czas siedziała na tych paprykach, ja już przestałam je zimować. Ja wolę co roku sobie wysiać. I tyle, bo to, ile zawsze musiałam się namęczyć i cały czas oprysk olejem nim. I zanim przecież je umieściłam w domu na zimę, pryskałam, opłukałam, sprawdziłam ziemię, te się zawsze jakoś przemknęły. I kiedy naprawdę mszyca zaczęła mnie atakować rozsadę kwiatów, powiedziałam, że nigdy więcej już nie będę zimowała papryki, wolę ją sobie co roku wysiać. Ja mam na tyle ciepły sezon, że u mnie papryka kwitnie, owocuje lipiec, sierpień do października, bo ja mam późno pierwsze przymrozki, mam na początku grudnia, a więc ja mam długi sezon i naprawdę nie muszę się męczyć zimowaniem papryki. Pelargonię można wysiać w butelkach, tylko Elu, musisz się liczyć z tym, że później zakwitną niż te pelargonie kupione w sklepie. Dani, a co jeśli zrobimy wysiew jednorocznych teraz, ale nie do butelek, a do paletek, bez przykrycia? Ja bym radziła czymś te paletki przykryć, tak jak opowiadam w filmiku o zimowym wysiewie, przynajmniej jakiś woreczek przezroczysty, foliowy, albo to taką, wiecie, tą folię taką spożywczą, która zachowuje świeżość, no coś cokolwiek, żeby ta ziemia nie wyschła, bo to jest jednak... Chcemy, żeby te nasiona wykiełkowały, a jeśli kiełkowanie w wysiewie zimowym przebiega trochę dłużej niż w domu, a więc to może też czasami trwać parę tygodni i jeśli w którymś momencie, kiedy to kiełkowanie już się zacznie, nasiona nam przesną, no to już może być po nich. Dlatego ja bym radziła czymś przykryć, może być w paletkach, nie ma problemu, tylko żeby miały właśnie jakąś taką tą warstwę, która zatrzyma tą wilgoć. Więc tu wybór należy do ciebie. No, więc tak, omówiliśmy sobie stratyfikację, kiedy nawozimy. Tak jak wspomniałam, jeśli chcecie zobaczyć efekty mojego wysiewu z tamtego sezonu, to zapraszam do zobaczenia na właśnie najpierw wielkiego wysiewu kwiatów, a później inspekcji rozsady. To wszystko macie u mnie na kanale. Terminy, czasy kiełkowania mniej więcej wam podałam. Ktoś ostatnio się mnie zapytał, jakiej używam siemi kokosowej. Ja się tak za bardzo na tym nie znam. Ja kupuję po prostu ziemię kokosową albo Coco Pit i to jest najdrobniejsze, jakie jestem w stanie kupić w sklepie. A więc kiedy ja to zamoczę w wodzie, to jest takie miałkie, sypkie. Tam nie ma w ogóle dużych kawałków, bo widziałam też kokosowy mulcz, czyli tą ściółkę i to są duże kawałki, a ja kupuję taką bryłę, która jest naprawdę drobna, jak to poleję ziemią, to taki proszeczek z tego zostaje i jak wiecie, ja to później przez sitko przerzucam i to moje podłoże do wysiewów, bo oczywiście polecam wam podłoże do wysiewu własnej produkcji, bo takiego podłoża już używam drugi sezon. Jest ono bardzo lekkie, miałkie, rośliny super, super w nim kiełkują. Przepis to jest 4 litry właśnie takiego włókna kokosowego, bardzo drobnego. Mieszamy z litrem kompostu, to jest wszystko przesiane przez takie sitko i do tego 1/4 szklanki też przesiana przez drobne oczko jakiejś skałki. Może być mączka bazaltowa, może być dolomit, może być ziemia krzonkowa, po prostu aby dodać jakieś ekstra składników, ekstra minerałów i to właśnie takiej ziemi używam tylko i wyłącznie w tym momencie u siebie do wysiewów, nie kupuję już takiej workowanej, sklepowej ziemi, bo u mnie się sprawdziło, dobrze wszystko kiełkuje, dobrze wszystko rośnie, więc po co to psuć? O, Olena napisała, może być w paletkach chyba. Może być w paletkach, jeśli paletki nie są za płytkie, pamiętajcie, że przynajmniej żeby były takie, żeby te rośliny miały miejsce tworzyć system korzeniowy, wiecie? Żeby po prostu, bo jeśli im damy powiedzmy tyle,
to one tam trochę mogą ucierpieć. Dajmy im tak z 10 cm głębsze paletki i tak jak Olena napisała, zabezpieczyć gumką, recepturką. Właśnie mi tam wygiełkowały już rośliny metodą winter sowing na tarasie. Tak, Dorota napisała, młode sadzonki oralei przetrwały tą zimę. U mnie też i też sadzonki marchwi ozdobnej, bo już widziałam takie malutkie roślinki, a więc są to dwie super właśnie takie mrozoodporne rośliny. Kochani, czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo już powoli zbliżamy się do końca tego live'a, który znowu długi, no ale tak, to jest bardzo obszerny temat. Jeśli pamiętacie, ja teraz nie mam przykładu, ale wiecie, że ja później te bloczki tutaj umieszczę podpórki od pizzy i przykryję je folią. To jest bardzo ważne, ponieważ pamiętajmy, wysoka wilgotność jest naszym sprzymierzeńcem na tym etapie. Jeśli chcemy, żeby nasiona dobrze wygiełkowało, żebyśmy mieli wysoką giełkowalność, to one muszą być cały czas wilgotne. Tak jak w przypadku lwich paszcz, ja Wam pokazywałam w piątek na live, one były aż mokre te kosteczki, bo trzymamy tą wysoką wilgotność do momentu, kiedy te łupinki nasion odpadną, plus będziemy mieli około 70% kiełkowalności. Wtedy możemy je spokojnie usunąć, ale pamiętajmy, wilgotność, wysoka wilgotność i temperatura, ponieważ ja kiełkuję bloczki ziemi w temperaturze powyżej 20 stopni, ponieważ układam je na macie grzewczej. A więc to też już Wam mówię też w filmiku o tym, jak przygotować się do wysiewu, ponieważ mata grzewcza, przez to, że te bloczki są maciupkie, one szybko się nagrzewają, to jest właśnie lew konia, zobaczcie, je w ogóle nie przykryłam i one przez to, że są w tych bloczkach, to się szybko nagrzewa, dużo dostają ciepła, przykryte tą folią, dużo wilgoci i tak jak wspomniałam, lew konie mi kiełkują w bloczkach w ciągu 2 dni. Lew konie i zatrwiany to są w ogóle pierwsze rośliny, które kiełkują. Iza napisała, że fajnie mi się siedzi. No mi też, ale ja wiem, że mamy swoje życia, każdy ma jakieś obowiązki, to jest środa, środek tygodnia. No nie chcę was tutaj przetrzymywać. Gosia napisała, wysiałam już w butelkach i wystawiałam, ale słyszałam, że 9 lutego ma przyjść znowu sroga zima. Moja droga, jeśli nic nie wykiełkowało, to je zostaw. Jeśli nie masz żadnych wschodów, to spokojnie. Bo no tak jak wspomniałam, wysiew zimowy polega na tym, że te rośliny kiełkują w swoim tempie, a więc jeśli naprawdę postawimy je w ogrodzie, na ziemi, będą miały kontakt z tą realną temperaturą, nie będziemy ich niczym zabezpieczać, to one wykiełkują wtedy, kiedy powinny. Jeśli już masz jakieś kiełki, bo coś się pospieszyło, albo masz powiedzmy, trzymasz je na tarasie i boisz się, że będzie duży spadek temperatury, ewentualnie możesz je wstawić do środka, ale też nie wstawiałabym je w ciepło. Gdzieś, gdzie będzie chłód, wiesz? Więc kochani, jak zawsze, nagadałam się, że nie powiem jak polityk w Sejmie. Dobra, głupi żarcik. Temat, tyle się nagadałam, bo uwielbiam. Kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki to jest mój osobisty faworyt, ponieważ dają nam taką różnorodność. Jeśli zaczniemy je siać styczeń, luty, możemy je siać, ja osobiście u siebie mogę je siać do października, ponieważ wrzesień, październik robię wysiew, mogę zrobić bezpośredni w ogrodzie. W mojej strefie, wy w Polsce możecie robić sierpień, wrzesień już jest naciągany, ale jeśli wiecie, że październik jest na przykład ciepły, to jeszcze we wrześniu bym coś sobie tam wrzuciła w ogródku. A więc widzicie, jakie mamy szerokie widełki na sianie tych kwiatów. Jak możemy sobie tak zaplanować to kwitnienie, że możemy pierwsze kwiaty z jesiennego wysiewu będą kwitły już w kwietniu, a z tego wysiewu tutaj w czerwcu. A więc widzicie, że te kwitnienia są przyspieszone. Zatrwiany mi już kwitły w tamtym roku chyba w lipcu, bo zatrwiany trochę dłużej potrzebują, lewkonie kwitły maj, czerwiec, przycięłam je i później znowu odbiły i kwitły październik, listopad, pamiętacie, w grudniu Wam jeszcze pokazywałam kwiaty, ale z lewkoniami musicie uważać, ponieważ jeśli są lewkonie, które wytwarzają tylko jeden pęd kwiatowy i jeśli je przytniecie, to może być tak, że nie będą miały kwiatów, a jeśli macie pędy, które się rozgałęziają, to wtedy spokojnie po kwitnieniu możecie je przyciąć.
Nie jestem Wam w stanie powiedzieć, które odmiany są rozgałęziają się, bo w tym momencie nie mam takiej informacji na opakowaniu. Ja w tamtym roku wszystkie odmiany, które dzisiaj wymieniłam, przycięłam i się rozkrzywiły i jeszcze raz zakwitły. To było takie trochę głupie szczęście, ponieważ denerwuje mnie to, że producenci nie umieszczają takiej informacji na opakowaniu. Powinni napisać, bo nie jesteśmy do końca pewni, co robić z tymi lewkoniami. Wszystkie przycięłam. Czerwiec, lipiec, z tego co pamiętam, i jeszcze raz właśnie zakwitły na jesieni, ale to nie zawsze może się udać, bo wielu farmerów kwiatowych właśnie wykorzystuje lewkonie raz. Czyli wytwarzają jeden długi pęd i oni je później wyrywają z korzeniami, więc to wszystko zależy, jaką mamy odmianę. Iza napisała, jak zimno na jesieni, warzywa, nie widzę przez to serduszko, co dalej, przymrozki, mamy widełki też. Tak, 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 właśnie o to chodzi, że te rośliny, które, jeśli mamy tą wiedzę, że zniosą niższe temperatury, to możemy siać i jeszcze raz siać. Kochani, dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie dzisiaj mojego kanału, za tą miłą pogawędkę, bardzo dużo fajnych uwag, super pytania. Nadal, jeśli macie pytania na temat kwiatów jednorocznych odpornych na przymrozki, pytajcie. Polecam Wam obejrzenie filmików z zeszłego sezonu i ja, jak się live zakończy, postaram się w opisie umieścić te wszystkie filmiki, o których dzisiaj opowiadałam. Jeśli o czymś zapomnę, to wrzućcie w komentarzu. Kinga, miałaś wrzucić linka do tego i tego filmiku i spokojnie to poprawię, bo wiecie, na 1,5 godziny rozmowy nie zawsze wszystko pamiętam. Moi drodzy, za tydzień robimy dzielenie karp dali. A więc przygotujcie się na to, że będzie tu jeden wielki bałagan, bo mam zamiar podzielić taką karpę dali giganta. I sobie właśnie porozmawiamy o tym, kiedy najlepiej, to zależnie od strefy, zacząć pędzić dalię. I właśnie w Polsce jeszcze macie trochę czas. Ja już powoli mogę się do tego przybierać i wszystkie moje karpy dali, które mam w doniczce do końca lutego chcę właśnie przejrzeć i przygotować do sezonu. I o tym sobie właśnie też porozmawiamy za tydzień, jak przygotować dalie, które już mamy w doniczce, zimujemy w doniczce, był ten jeden sezon i co później z nimi zrobić. Więc też omówimy sobie taki temat, bo ja osobiście w tym roku wszystkie dalie zimuję w doniczce. Nie mam. Jedną mam chyba tylko poza doniczką, a tak wszystko stoi w garażu. Więc kochani, za tydzień dalej. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w następnym. I no moi drodzy, miłego wieczoru, dobrej nocki. I widzimy się za tydzień, a w piątek będzie filmik na temat, jakie zwariowane odmiany kwiatów jednorocznych zamówiłam sobie na ten sezon. A na poniedziałek mam nadzieję, że uda mi się przygotować listę prac ogrodowych na luty. Będzie to długa lista, bo już zaczynamy właśnie wysiewy i robi się taki bardzo, bardzo hot season dla ogrodników. Więc kochani, miłego wieczoru, super energia, super spotkanie, jak zawsze i widzimy się w następnym. Pa!